Hej, 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 witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Felicjan, no i kolejny odcinek z serii Wieśka. Dajemy sobie spokój, jeżeli chodzi o czyszczenie całego Skalligę, bo kurwi tam jest czyli jak mam opływać te wszystkie wyspy. W każdym bądź razie zrobimy wszystkie zadania, które tutaj mamy do zrobienia. Boję się tylko jednego, bo bitwa z mistrzem może mi się tutaj nie udać, nie spodobać i inne takie tam rzeczy. W każdym bądź razie idziemy na początku do Yennefer domknąć pewien temat związany tutaj z w sumie wątkiem miłosnym wiedźmińskim i yenneferskim. Także tak. Idziemy właśnie, mówię, zrobić to zadanie związane z wątkiem miłosnym Yennefer i Wiedźmina. Torlof? Wyście Wiedźmin. Tak, tak. Dobrze widzę. Witajcie. Widziałem ogłoszenie. Ha, a mówili mi, po co to wieszasz? Już się nikt na potwora nie wyprawi, a na moje wyszło. Co to za potwór? A wiecie chociaż, co to za potwór? Różnie mówią. Baby wieczorami przy czyszczeniu sieci opowiadają o kościejach i mantikorach, ale po mojemu bzdury to. Poradzilibyśmy się kapłanek Frey, ale jak, skoro do świątyni przejechać się nie da? I nikomu nie udało się nawet z daleka zobaczyć potwora? Udało, udało. I to z bliska, z bliziutka. Także tylko krew sikała po łopianach. Ja od początku mówiłem, że na potwory zwykły człowiek nic nie poradzi. Ale Sferę się uparł, drużynę zwołał i... czterech ich wróciło. Resztę coś rozszarpało na wschód od wioski. To jak? Pomożecie nam? Tak, zajmę się tym. Zajmę się tym potworem. Dla was to nie pierwszyzna, od razu widać. Nie to, co ci nasi. Gorące głowy, ale pomyślunku tam żadnego. A gdzie znajdę tych czterech ocalałych wojowników? Chcecie ze Sferem pogadać? No, może to i dobry pomysł. Ot tam siedzą, przy chacie. Spoko, ale to jeszcze nie to. Bestia z Hinderswiars nie musi poczekać. Na razie, tak jak mówiłem, zaczynamy od wątku związanego z Yennefer, także to jest dla mnie teraz ważniejsze. Lepiej wypluj te słowa. Święte miejsce zniszczyłaś! Bogowie ci tego nie darują! A, już się dymy zaczynają. Zawsze potrafiłeś zjednywać sobie ludzi. Sprowokowali mnie. Tak, widziałem. Miałeś do mnie jakąś sprawę. W cesarskiej bibliotece znalazłam księgę Amosa Faripsisa, specjalisty od dżinów. Któregoś dnia wypłynął na Skellige i słuch po nim zaginął. Wcześniej popytałam tu trochę o niego. Niektórzy ciągle go pamiętają. A dlaczego się nim interesujesz? Dlaczego właściwie się tym interesujesz? Dżiny bywają niebezpieczne i zawsze są złośliwe. Pamiętam, ale gra jest warta świeczki. Jeśli go okiełznam, zdobędę potężną moc, a ta w którymś momencie może nam się przydać. Wiesz, gdzie go szukać? Wiesz, gdzie ich szukać? Czarodzieja i dżina? Ludzie mówią, że ostatni raz widzieli statek Amosa u wybrzeży Hindersfjall, a potem rozpętała się burza stulecia. No to już raczej ich nie znajdziemy. Czarodziej jest karmą dla ryb, a dżin uciekł. Niekoniecznie, a nawet jeśli to prawda, muszę się przekonać na własne oczy. Pomożesz mi? Nie zaoferuję ci nagrody w złocie, ale możesz liczyć na moją wdzięczność. Dobra, dawaj. Skoro tak stawiasz sprawę, dobrze, pomogę ci. Dzięki. Na przystani czeka łódź. Chodźmy. No idziemy, idziemy. Generalnie jest jeszcze trochę wątków do zrobienia na kontynencie, ale to może jeszcze poczekać. Widzę, że zdążyłaś wszystko przygotować. Owszem. Skąd wiedziałaś, że się zgodzę? Nie wiedziałam. Musiałam zaryzykować. A ty. Hej! Wbijam się we wszystko. Choć raz mógłbyś przejąć inicjatywę. A pozwoliłabyś mi? Zależy w czym. Szacunek. Blady jesteś. Dobra, Jen.
Gdzie ty pędzisz? A tą łódką. Aaaa! Jeszcze będę wajchował pewnie. Statek z dżinem zatonął gdzieś w tej okolicy. Niezbyt konkretny trop. Rzucę zaklęcie na naszą łódkę. Dzięki temu będziemy wiedzieć, czy na dnie są jakieś wraki. No to do dzieła. Pozwolisz, że ja będę sterować? A czy mógłbym odmówić? Nie. A to pa, wachluj pewnie, laska. Ja będę musiał pewnie pływać za to. Nie wiem, czy z tym dżinem to dobry pomysł. Z jednym już sobie kiedyś poradziliśmy, pamiętasz? Pamiętam, Jaskiero mało co nie stracił głosu. Całe szczęście uratował go twój egzorcyzm. Ja, skąd miałem wiedzieć, że to znaczy odejdź stąd i wychędasz się sam? Trzeba się było uczyć języków obcych. Do końca życia będziesz mi to wypominać? No to akurat już sam zadbałeś. Takie było twoje ostatnie życzenie. Prosiłem, żebyśmy zawsze byli razem, a nie żebyś wytykała mi potknięcie. Uważaj, czego sobie życzysz. A jak już to dostaniesz, przyjmij z dobrodziejstwem inwentarza. Dobra, dobra. A jeśli chodzi o potknięcia, nie widzę powodu, żeby się nie śmieć, póki są zabawne. I co? Pewnie hopla. Coś tu jest na dnie. Tu jest za głęboko, nie dasz rady zanurkować. O! Nie doceniasz mnie. Wręcz przeciwnie. Dlatego poprosiłem cię o pomoc. Rzucę na ciebie zaklęcie. Na jakiś czas spowolni ci akcję serca i będziesz mógł dłużej wytrzymać. O! Super! Esat Eich Krydery Town! Dobra, wstaję. Uważaj na siebie. No, ale nurk. Coś tu rzeczywiście, słuchaj, jest, tylko... Jak idzie? Jan, wiesz, że nie lubię, jak mi czytasz w myślach. Nie czytam ci w myślach, tylko używam telepatii. Poza tym masz coś do ukrycia? No. Mam, a co? Powiedziałbym ci, gdybym miał. Widzisz coś ciekawego? Szczątki statku i jakąś jaskinię. Sprawdzę ją. Uźwa. Dobra, wpływam do środka, nie będę się z nimi tłuł. No. A czekaj. Co mam niby w tej jaskini zrobić? A, że niby, że w tą stronę. Dobra. O, co tu jest? To czerwone takie. Połamane maszty, kawałki burt i całe mnóstwo utopców. Pewnie przyciągnęły ich ciała załogi tego okrętu, a potem zrobiły tu leże. Jest też galion klanu Drummond. Pierdole zaraniebne tym utopcom. Dobra, dostały trzy. Ale prawie poziom idzie, nie? Takie coś niebieskie, ale to skoro powiedziała, że nie ten, no to chyba nie ten, no. To niebieskie to jest chyba tylko to, co rozświetla niby. Halo, halo! Jestem! Dokąd teraz? Tam, gdzie zaprowadzi nas ślad. A zaprowadzi nas na wyspę? Co zrobisz, jak już znajdziemy Gina? Poprosisz go o piękny dom, potem pałac, a na końcu zechcesz zostać królową? Dalej mówimy o Ginie, czy już o złotej rybce? Bez różnicy, ważne, że spełnia życzenia. Jakie jest twoje? Dowiesz się w swoim czasie. Patrzcie, jaka tajemnicza. Oczy się od Gerwalda.
Aha, teraz nie mogę wstać, okej. Okay. Chciałem wstać już szybciej. Tu coś jest. Kolejny wrak. Zobaczę, czy nasz dżin się tam nie chowa. Co my tu mamy? Ten wrak leży tu już jakiś czas. Drewno zbutwiało. Rozejrzyj się, tylko uważnie. Szukaj czegoś, co wskazuje, że to statek czarodzieja. Mam coś. Skaligijski puklerz z symbolami klanowymi Heimei. To ród Donara. Kiedy ten puklerz tu osiadł, Donar był malcem w pieluchach. Piękna robota. Co tam masz? Ruch wojenny z symbolami rodowymi klanu Heimei. Ten drakar należał do klanu Dimun. Jen, żadna z tych łodzi raczej nie należała do czarodzieja. To stary, zatopiony drakar. W takim razie wracaj. Trzeba szukać gdzie indziej. Świetnie, kolejny. Ale jak Gerwan dobrze jest zorientowany w historii jakby tego miejsca tutaj. Coraz sprawniej ci idzie. Byłoby jeszcze sprawniej, gdybyś mi pomogła tam na dole. Zdecydowanie wolę obserwować sprawcę. Nie lubisz się pomoczyć, co? Szukaliśmy smoka i lawina strąciła nas ze ścieżki. Trzymałem się zerwanego mostu, a ty uwiesiłaś mi się na pasie i podziwiałaś widok i pamiętać. W dole była piękna przepaść, szumiały drzewa, leniwie płyną strumy. Pamiętam, choć bardziej podobał mi się widok, który miałam tuż przed oczami. Nagrzana jesteś jak nic, Megerwanda. A czy to ja mam w ogóle jakieś jakby mapa świata? Czy ja mam tutaj jakieś, wiecie, w okolicy może... Nie, nic z tych rzeczy. Tu dopiero, nie? No ale tu naprawdę nie chcę mi się do tego wszystkiego oblatywać. Te skały wyglądają jakoś dziwnie. I coś chyba jest na dnie, sprawdzę. Dobra, wstawaj. No, ale nurkuj, nie? Syrena oczywiście jakaś pływa. Blisko. Dobra. No patrzcie. No nie, nie trafię. Dobra, nieważne. Jak popłynęła sobie stąd, to jakby mi to nie przeszkadza, ale tu... Widzisz coś? Nawet więcej niż coś. Wielki krater, jakby walnął tu meteoryt. Muszę to zobaczyć. Jednak wskakujesz? Nie, rzucę na ciebie zaklęcie. Będę widzieć twoimi oczami. Rozluźnij się. Jak ona chce to trafić? O Jezus. Kobieto. Ale tutaj coś jest. To nie był meteoryt. Tylko co? Efekt teleportacji. Potężna moc wycięła dno morskie, skały i wszystko, co było w zasięgu. A mogę coś tu jeszcze podnieść? O, z Loreny. Sztuczce wysadzane perłami. Ten statek należał do kogoś majątnego. Amos do biedaków nie na... coś przecięło ten kosz równiutko na pół. Dawaj mi rzeczy różne takie, bo... Teraz mogę podpłynąć do... Jen. O, tam chyba ją coś atakuje. Albo lata po prostu. Jen, radzisz sobie z syrenką, czy niezbyt? O, już! Się przykolegowuje. Jest tylko połowa. Możesz coś z tym zrobić? Mogę zlokalizować drugą część, z dokładnością do kilkunastu metrów. A tam, gdzie jest druga część, powinien być też dżin. Właśnie. Gotowy? Przenoszę nas na trzy. Nie, tylko nie portal. Nie marudź. Raz, dwa... Skellige. Miało być na trzy. No przecież było. Zobacz, trzeba się tu rozejrzeć. Nie tak szybko.
Najpierw mi wyjaśnisz, o co tu naprawdę chodzi. Po co ci ten dżin? Przecież wiesz, że dla czarodzieja moc dżina jest bezcenna. Dobra, dobra. Do czego ci ta moc? Wiem i chcę się dowiedzieć, do czego ty chcesz jej użyć. Nie zadałabyś sobie tyle trudu, gdyby nie chodziło o coś ważnego. Fakt, to jest ważne. Nawet bardzo. Ile to już trwa, Geralt? To między nami 15, 20 lat? Na przemian rozchodzimy się i wracamy, bo coś nas do siebie ciągnie. A ja nadal nie mam pewności, czy to prawdziwe uczucie, czy tylko igraszka dżina. A więc o to ci chodzi, o moje ostatnie życzenie. Poprosiłeś dżina, żebyśmy zawsze byli razem, a ja chcę go poprosić, żeby anulował tamto życzenie. Ale dlaczego? Czemu chcesz to zrobić? Żeby się przekonać, jak będzie bez niego. Czy będziemy dalej dla siebie ważni, czy staniemy się dwojgiem obcych ludzi. Dobra, zróbmy to. Też wiele razy się nad tym zastanawiałem. No właśnie, a teraz jesteśmy o krok od tego, żeby poznać prawdę. Chodź, przeszukajmy statek. A pewnie, że przeszukamy. Tak jak mówiłem, że na wyspę trafimy, dobrze pamiętam jeszcze te zadania. Także widzicie, jakby pamięta się jeszcze to część tych rzeczy. Może nie wszystko z dokładnością, ale jednak. Zażyczył sobie, żeby Jean przeniósł połowę statku na szczyt góry? Niekoniecznie. Jeany są złośliwe z natury. Ten mógł po prostu spełnić życzenie w przekorny sposób. W takim razie nie życz sobie, żebym zniknął z twojego życia. A co to mi się tu trafiło? Słabszy. Przebicie pancerza. Moc Igni. Nie, no to te lepsze są, bo mają moc Igni. Mimo wszystko to jest dla mnie lepsze, dużo lepsze. To ciekawe. Butla jakaś. Ale jest to chyba butla tylko... Tajemnica Agnes z Glanville. Flaszka tak zwana. Ładne buty. Wygląda na to, że zderzenie z górą było tak silne, że kogoś z nich wyrzuciło. Wyjebało kogoś z butów. To ciekawe. Jak to tutaj by można było elokwentnie powiedzieć? Czarodziej pewnie. To ciekawe. Chyba pod tymi jest, co nie? Jen, chyba powinnaś to zobaczyć. Co tam masz? Grupa. A co? To Amos. Na rycinie w książce wyglądał bardzo podobnie, tylko głowę miał całą. Trzeba przeszukać ciało. Jeśli zginął podczas teleportacji, może dalej ma przy sobie pieczęć. Et voilà. Brawo, chodź na główny pokład, mam pomysł. Czekaj, a coś tu jeszcze znajdę? Nie, bo tu tylko możemy pobadać, to nie. Badać nie chcę, ale to ja wezmę. Mocarstwa żywiołów Gian Battista. A czekaj, tutaj coś znajdę. Kamienie zwłaszcza są spoczko. Bo tym do lepszych broni będziemy pakować. Także tutaj no... Zbieram ile się da. Odsuń się trochę. Co chcesz zrobić? Wywołać i schwytać dżina. Pewnie mu się to nie spodoba, osłaniaj mnie. To żeś mnie teraz pocieszyła. Hej, dżin! Vrit Keisem hjar! Keis et Visgler! Kverit me kassel! Trzeba będzie się z nim chyba napieprzeć, o ile pamiętam. Zakładam, że masz jakiś plan. Musisz go osłabić, a ja ściągnę go do góry. Może się zamienimy. Ała, ła, 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 ła. Noż kurwa.
O, właśnie o to chodzi, że... No właśnie, to nie było takie proste z nim walka. Ej, czemu on mnie od razu osłabił w ten sposób? Ale ja też słabnę, słuchaj. Bo ja już mam przypał tutaj lekki. Świetno. Ła, ła, ła. Wow. Wow, jak ja to przetrwam, będzie hit. Wow. No, ale... Noż, come on, no! O Boże! Ale to jest rakowe, to naprawdę, ta tarcza jest rakowa. Ona pomaga, ale jest rakowa z tym, że trzyma się krótko, nie? W sensie, jest ta w dwóch wersjach takich, nie? To mi trochę utrudnia. Dobra, no to jeszcze raz. Quen. Dawaj, odpalaj jeszcze raz. Co chcesz? Noż. Zakładam, że masz jakiś plan. Noż, kuźwa. Może się zamienimy. Nie, nie to. O mój Boże. Nie to dałeś. No ja pierdolę, jeszcze nie te przyciski mi się pierdolą, no. No ale tarcza. Dobra. Jeszcze trochę. Tu jest słaby. No dobra, tylko on mnie tutaj... Kurwa, trafił. Tu mnie nie trafi. Niech przywali tym, czym ma najlepszym. Ja się trochę podleczę. Dobra. No co za... Pajac. Ta tarcza nie działa! Pierdole! Już się wkurwiam, naprawdę. Ta tarcza jest fucking broken. Naciskam Q krótko. Puść tą kurwa tarczę, tak żebym ją miał, a nie tylko na chwilę, żeby szybko odbiła pocisk. Już nie mówiąc o tym, że pierdoli mi się przycisk F z T. Nie, no, czemu to jest tak chujowo zapisane? Zapiszę jeszcze dalej, żeby po prostu było już... O! Jeszcze na samej walce mógłby zapisać chociaż. Bo to pierdolenie jest mi bez sensu, no naprawdę, tutaj... Coraz jest więcej... Dobra. Zakładam, że masz jakiś plan! Musisz go osłabić, a ja ściągnę go do kuli! Może się zamienimy! Dobra. Dobra. Teraz spróbujemy go tak. Ale trafił teraz. Dobra, mamy tarczkę. No kurwa. Nieźle. Ej, ale co on mi tak teraz przywalił? Fajnie, że słabnie, tylko że mi tak przywalił, że... Ja nie wiem, jak się nazywam, nie? Uciekaj od razu.
Bo tu jestem jakby... Aha, bo tu nie jestem jakby w walce do końca. Może do tego tak fajnie mnie... Uciekaj! Dobra. Pewnie śmieć. No właśnie, ten... Będę się teleportował. No. Uciekaj. No nie... Jezus! No ale patrzcie, no. Kutafona. Gdzie ty uciekasz, kutafonie? Dobra, udało się. Mam cię! Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jeana. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Jesteś wolny! Papa Jean. Burza ucichła. Tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Lepiej ci trochę? Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Jeana, ale jednak. W ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rindy, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przyszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. I tak nie mogłbym odmówić. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Mhm. Ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Spodziewałam się, w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Może to nie był jednak czar, przepraszam, myślałam, zaklęcie, że klątwa. Że obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest. Nic się nie zmieniło. No dobra, dajemy. Może Jean jednak nas oszukał. Czemu? Bo ja też nie czuję, żeby coś się zmieniło. Kocham cię, Jen. A ja ciebie. Tak miło się zrobiło nastrojowo. Ale tak na śniegu będą się grzymżolić? Co to miało być? Coś, żeby nie było za słodko. Dziwne. Robiliśmy to już tyle razy, a poczułem się, jakby to był pierwszy pocałunek. W pewnym sensie był. Poza tym, kiedy powiesz kocham, pocałunek smakuje inaczej. Nie kończmy na pocałunku. Może przetestujemy też inne rzeczy? Amos miał tam całkiem przytulną kajutę. Geralt, nie przeciągaj struny. Będziemy mieć jeszcze mnóstwo czasu na zwiedzanie przytulnych kajut. Ale myślę, że świat się nie zawali, jeśli tu chwilę posiedzimy. Ano. Ale ona naprawdę drobniutka przy Geralcie jest. Ale tu pięknie. Skaligijskie duchy nam sprzyjają. No i pyk, wrócili my. Albo wracamy my po prostu. Przynajmniej mam nadzieję, że wracamy do miasta, a nie jeszcze na łódkę.
przynajmniej w jakimś pomieszczeniu jesteśmy. Konno. Stamtąd nie dałoby się zjechać konno. Co teraz? Cóż, ja jadę do Wzimy. Musimy przecież złożyć raport cesarzowi. Ciri to nasza sprawa i tylko nasza. Możliwe, ale nie tak się umawialiśmy z Emhyrem. Musimy się z nim spotkać. Niech będzie. Jak trzeba, to trzeba. Gdyby nie Emhyr i jego agenci, nie wiedzielibyśmy nawet, że Ciri wróciła. Jesteśmy mu to winni. Pogadajmy, zanim odejdziesz. Jen, to co się stało? Było bardzo przyjemne, więc nie psujmy tego roztrząsaniem szczegółów. Ja jadę po Umę do Barona i potem prosto do Kaer Morhen. Dołączę do was najszybciej, jak będę mogła. Do zobaczenia. Uważaj na siebie. Nie wiem, czy nie zepsuję właśnie tym momencie tego zadania związanego z zebraniem 5 osób, ale tutaj to kij z tym. Jak będzie trzeba, to będzie trzeba. Teraz kolejne zadanie, które tutaj mamy jeszcze. Mistrz Areny z Kaligen, no to jest jakby drugorzędna sprawa. Musimy też zapolować na smoka. No i kogo ty niesiesz? Gdzie mnie tu kurwa wywaliło? Ty, pod Kertroldem mnie wywaliło, ojos. O! Co się? Jusy jaja chyba robi tutaj. Kapłanki na was strasznie cię. Na ciebie i czarodziejkę. Pojadłby świeżanki, co? Będziesz zabijał kiki z mory? Ja się zastanawiałem. Co wy Wiedźmini będziecie robić? Gdzie jest ten teleport? Nie, to tutaj do portu chyba. Nie, idziemy do portu. Do portu będzie szybciej. Szacunek, Wiedźminie. A dzięki. Zabójca potworów. Ano. Mi o was opowiadał. Ano, zabójca potworów. Berbera, Lubczyk, Rumianek. Luar, nie żryj ty. A Rumianek to na co niby czemu? Temu, że jak dostaniesz... Rumianek to na sranie, słuchaj. Pewnie, że na uspokojenie oczywiście. Dobra. Do Larvik musimy iść. Zapolować na bestię z Hindersfjall. Hindersfjall, przepraszam. O, zła dykcja. Ta jego nowa bramka to jest... A! Dzień dobry. O Wiedźmina zapytaj. On ci powie, że potwory pułapek nie zastawiają. O co chodzi? No słyszał to kto, żeby potwór drogę wozem zastawił i czekał przyczajony przy syn? Przecież one za głupie na to. Głupie, nie głupie, ale ten paru naszych rozniósł na strzępy. A myśmy ledwo z życiem uszli. Opowiadajcie, co się stało. Opowiecie mi, co się stało? Pytaj. Jak wyglądał potwór? Zapamiętaliście, jak wygląda ten potwór? Ciemno było. Kaspar zmyśla, że coś tam widział, ale... Bo widziałem. Wielki był, a pysk miał cały juchą ubabrany. Ungiego to prawie na pół pazurami rozpruł. Gdzie was zaatakował? Gdzie dokładnie wpadliście w zasadzkę? Niedaleko stąd. Na drodze do Lofoten. Przy lesie wóz trakt zastawiał. Ledwieśmy podeszli, coś zaszurało w gęstwinie i szu! Tylko mi krew bryznęła w oczy. Przecieram, patrzę, Einar leży. Ciekawe. Dziękuję wam. Ale niby za co? No jak to za co? Za to, że poinformowaliście mnie, czego się tam mogę spodziewać lub czego nie mogę się jeszcze spodziewać. Bo tak naprawdę nie pamiętam, co to było za stworzenie. Bo na te wszystkie stworzenia polowałem tylko raz, za pierwszym podejściem do wieśka, także... no. Mówicie, że gdzieś przy drodze wozem zostawiał, czyli tym. O!
Coś rzeczywiście rozniosło go na strzępy. Tu coś? Wygląda jak krew, ale to czerwona glina. All right. Tu coś jest? A, z tego niewiele zostało. Potwór powlókł rozszarpane ciało do lasu. Neckera musi przewodzić jakiś inteligentny osobnik. Potrafi nawet zastawiać prymitywne zasadzki. Okej, okay, czyli to coś jest... Użyj wiedźmińskich zmysłów i zapadaj... O, jest. Czekajcie, bo tutaj muszę to chyba ruszyć też tym po prostu. Ślady prowadzą do lasu. No, teraz możemy już ruszać w tą stronę. A dzień dobry państwu. Znalazły sobie dobre miejsce na gniazdo. Aha. O Jezus. Ła. Ouch. No, ej, no ale... Ja miałem po prostu spadek z tego i od razu mnie tu działo coś. Wygląda na to, że Neckery uodporniły się na toksynę. I teraz trucizna zabezpiecza ich gniazdo. Sprytne. Ja sobie zanim... Może mi się uda to pierwsze, jako pierwsze zadanie bez znaczka Igni. Zwłaszcza, że to jest na 15 poziom, mam 20 któryś, także... Właśnie. Możemy sobie... Jest ich główne gniazdo. Zrobić... Wiesz, może... Dobra, rozcięty. Gdzie wasz główny... Jest! Aha, chyba mam towarzystwo. Będzie atakował? Co za smród. A, jeszcze towarzystwo coś prowadzi. Nie! Dobra, nice. Ale mało mu zadaje. Chociaż trochę krwawi. Ej, on krwawi po prostu. Ała. No ła. Noż kurwa, nie ten... Ajaj. Nie ten wziąłem. Noż kurwa. Ale mi się ręka omskła znowuż. I znając życie, przed wejściem, czy tam w trakcie wejścia, czy przed, zaraz przed tą walką mi się gra wczyta. A znając życie, to i tak będzie, że tak powiem, niski wymiar kary. No, przynajmniej tyle dobrego. Nie ma... Noż kurwa! No! Siakrę. Ała! Dobra. Panowie Neckerowie. Kuźwa. Za mało życia mam. No! No kurwa! Nie, pierdolę, ja to robię z Igni, będzie szybciej. Będzie szybciej po prostu. Nie ma sensu jakby
tracić czasu na to, żeby walczyć z nimi bez. Myślałem, że po prostu zrobię sobie, to już mówię, 15 poziom, a to może się uda. Welen zawsze można zrobić dwie bez znaku i tyle. Kurwa, jeszcze muszę zmienić najpierw na ten znak w ogóle. Dobra, jeden się fajczy, dwóch się fajczy. No dawać, zapraszam. Całą wierwuszkę. Pokaż, co umiesz. Błoń, skurwielu. No nie, no. No kurwa, co to jest, ja się pytam. O Jezus, dwie dałem. Bez sensu. Gdzie jest ten śmieć? Tu. No i on ucieka. A ma, nie ma. Trzy się palą. No kurwa. Ale ciężki przeciwnik, jak na 15 poziom, powiem szczerze. Jeszcze zaraz pewnie ucieknie, no właśnie. Jak ja tego nienawidzę. Dwa się zjarały. Dobra, bo one atakują od razu. Wszystkie, kurwa. Dwa się jarają. Nie, jeden się jara. Dobra, jeden zdech. Wow, wow, wow. Ale ledwo, ledwo. Zigni ledwo, kuźwa, zigni. Jest to tego było za dużo. I zapolujemy jeszcze na jedno stworzenie w dniu dzisiejszym. To będzie finito, jakby na Skellige na ten moment. Oczywiście... A w sumie... Aha, bo jeszcze trzeba będzie zawalczyć. Miecz w ogóle mi tu wydrobił. Co to jest za miecz? Divine. Przebicie pancerza. Quen. Szansa na podpalenie 15%. Szansa na oszołomienie 7. Doświadczenie za cios kończący. 6 ataków więcej. No to też w ogóle nie opłaca mi takie coś, bo to ma słabe bonusy. Nie ma to totalnie sensu. Anyway. Zastanawiałem. To co? Pomożecie nam? Słuchaj, już po pracy jestem, nie? Zabiłem potwora, który grasował w okolicy. Frejo miłosierna. No nareszcie zczezł, sukinsyn! Puh! A rzeknijcie, ciężko było? Może opatrzyć was trzeba.
Nie, wszystko w porządku. No tak, wam to nie pierwszyzna. Nie lekki fach, wiedźmiństwo. A właśnie, nagroda. Proszę, to dla was. Dzięki, bywajcie. Dobra, mamy tutaj kowala, może, który by chciał to skupić. Panie płatnerz. Czasy nastały. Pokaż mi, co masz na sprzedaż. Chcę obejrzeć twoje towary. Chcę to po prostu sprzedać w pizdu i się z tym nie... nie pierdzielić. No i dobra, mamy sprzedane, chociaż liczyłem na trochę większy urobek, ale dobry i ten. Klapy zerykańskie, kawaleryjskie siodło. Bywaj. Bywaj. 200 punktów doświadczenia w ogóle dostałem za niego. Sporo. Jakie ja mam klapy? Zerykańskie, czyli te same teoretycznie. Okej. Okay. To mi sporo miejsca zajmuje, ale to sobie potem do skrzyni też wrzucę. Ale jeszcze mamy tutaj trzy zadania. Trzy zadania wściekłe pięści Velen. Z Olafem chciał zawalczyć, tak? To jest raz. Dwa, to jest zlecenie na smoka i to zrobimy w pierwszej kolejności. Postać moja już ma poziom taki, jaki ma. Silne ataki. Chociaż ja generalnie bym chciał, żeby to były ataki po prostu szybkie, niekoniecznie silne. Tak, czyli kolejnym naszym zadaniem jest tutaj okolica wsi Fresdal. Jesteś obcy. Waż swe kroki. Ci boli. A umiesz rzucać toporem? Jakby to zrywało od środka. Zdaje się, że ten pan chce z nami porozmawiać a propos zadania. O, Wiedźmin! Przychodzicie w sprawie smoka, co? W sprawie smoka, oczywiście. Powiedz coś o tym smoku. Jak wygląda na przykład? A wy nie wiecie? To co z was za zabójca potworów? No, łuski ma, skrzydła, pazury, smok jak smok. Nie ma co tu gadać, tylko ubić go trzeba, zanim będzie więcej trupów. Przyjrzę się w tej sprawie. Wiedźmini nie mają w zwyczaju zabijać smoków, ale przyjrzę się tej sprawie. Mówiłeś coś o ofiarach, zgadza się? Dwóch braci, Askel i Nilas, poszli na polowanie i sami skończyli jako zwierzyna. Takie mieli paskudne rany, że nawet mnie się słabo zrobiło, jak ich przynieśli, a nie jedno widziałem. Byłem na 32 wyprawach, od powis po góry. To na pewno bardzo ciekawe, ale w tej chwili bardziej interesują mnie te rany. Mógłby się opisać? A sami sobie obejrzyjcie. Rodzina dopiero szykuje chłopakom pochówek. Leżą jeszcze w domu na północnym skraju wioski. Tylko obchodźcie się z ciałami z szacunkiem, jak tradycja nakazuje. Dobrze, dobrze, już idę. Jak tradycja nakazuje, to jak tradycja nakazuje, no. Dobra, Carly? Czy Karl? O, proszę, kolejny przyszedł obejrzeć ofiary smoka. Może powinnam zacząć pobierać opłaty? Może, ale ja bym nie zapłacił. Widuję dość trupów przy pracy. Jestem Wiedźminem. Przyszedłem tu, bo wziąłem zlecenie na tego waszego smoka. Wybaczcie, nie wiedziałam. Jak mogę wam pomóc? Gdzie znaleziono ciała? Gdzie znaleziono ciała? Na polanie, za rzeką. Chłopcy... lubili to miejsce od dziecka. Ale im urwało coś troszkę. A chcę obejrzeć ich rany. Wiem, jeszcze. Że to nie jest dla ciebie łatwe, ale muszę obejrzeć ich rany. Przynajmniej spytałeś mnie o zgodę. Nie to, co inni. Jeśli to ma ci pomóc w ubiciu bestii... Dobrze, niech będzie. To wszystko. Dziękuję za pomoc i obiecuję, że ich pomszczę. Dobra, co my tu mamy? Ślady pazurów, zębów, ale nie ma obrażeń od ognia. Ciekawe. To jakieś inne stworzonko musi być, wiesz? Tak mi się wydaje przynajmniej, że to nie jest smok. Coś, co smoka tylko może przypomina. Albo w ogóle coś innego. Przebyłeś daleko. Tu jeszcze krówka. Jakiś mizerny ten smok. Nawet krowy z pola nie uniósł, tylko poszarpał i zostawił. Wywerna może.
Coś tu jeszcze jest w ogóle? Bo ja tu nic nie widzę jak gdyby. Dobra, wejdziemy sobie od tej strony, tak o. Bo chuja tu widać. O, chyba że to. Ślady krowi krwi. Może poprowadzą mnie do leża. To idzie tu. Idzie to dalej tu, tu. Zapodaje się to, że to będzie ta wieża tutaj. Filc Petriego. Dobra, jakoś musimy się chyba dostać tutaj. Pogruchotane kości. Spadł z wysoka. Gniazdo. Widłogona zdaje się, ale puste. Nie ma na co czekać, muszę wykombinować jakąś przynętę. Fyresdal. Znaczy jest to pewnego rodzaju smok w sumie, ten widłogon, o ile dobrze kojarzę. Jesteś wiedźminem, prawda? Ale taki oszukany trochę, nie? Taki bieda edition. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Potrzebuję przynęty. Znalazłem gniazdo waszego smoka, ale żeby go ubić, potrzebuję przynęty. Owcy na przykład. A, rozumiem. Siarką ją wypchacie, co? Kolejny szewczyk się znalazł. Nie, obędzie się bez siarki. Po prostu owca, bez dodatków. Dobrze, dam wam taką jedną. Trochę parchata, ale się nada. Wiecie, co trzeba zrobić, żeby owca szła gdzie chcecie? Musicie ją zaganiać jak pies pasterski. Jakby z lewej, to ona na prawo. A jak z prawej, to... Ona na lewo. Skoro pies to rozgryzł, to i ja sobie poradzę. Nie można jej po prostu łapska wziąć? Taś, taś, cip, cip. Ej, baranie, chodź, idziemy polować na widłogona. I owca! Ruchy, ruchy, owca! Lecimy! Gdzie ty lecisz? Kaj ty lecisz, kuźwa! Nie w tą stronę! No! Leźże! Dobrze, dobrze, teraz już idziesz git. Pierdziele, jeszcze muszę się za owce brać. No, gdzie leziesz? Chyba czujesz, że zaraz będziesz wpierdolona, co? Jest. Zatańczmy. Chodź tu. Łonie! Ło! Co mnie jebło? Wow, no to muszę uważać. Wiecie, trzeba pamiętać też, że jestem do tyłu, jeżeli chodzi o poziomy z... wymaganiami tego zadania. Ale nie spodziewałem się, że aż tak. Niewalnie. Jednym szczołem. Kuźwa. Dobra, tu owca, 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 lecisz tu. Ja go spróbuję zaraz zabić.
Dobra, bo on już widzę się na mnie czai. Ała! Oj, ale dwa strzały już widzę. Smok wyraźnie osłabiony. O, jeszcze pluje mnie czymś tu. Haha! Leżeć! No owca, idź pobrykać. Zasłużyłaś sobie. Co mi tam wypluł ten smok? Tancerz, broń stalowa, szansa na krwawienie, szansa na trafienie krytyczne. Plus 3. No powiem szczerze, że na razie ta Torlora jest całkiem dobrą bronią. To było szybkie zadanko. Że zaraz spróbujemy się pobić. Nie obiecuję, że to wygram za pierwszym razem, bo bicie się z mistrzem tej areny, no jest dosyć problematyczne. Trzeba do druidów. No to pomożecie ze smokiem, czy nie? Problem rozwiązany. Rozwiązałem wasz problem. I co, tyle? Opowiedzcie coś więcej. Smok ział ogniem? Jadem strzykał? No jadem to tak. To był widłogon, nie smok. To nie był smok, tylko widłogon. Wygląda podobnie, ale jest mniejszy i mniej niebezpieczny. Skoro mniej niebezpieczny, to i nagroda będzie mniejsza. Umówiliśmy się na konkretną kwotę. Tak, ale za smoka. Jakbym wiedział, że to jakiś widły ogon, to sam bym go utłokł i tyle. Trudno, mniejszy pieniądz. Może być, chociaż wolałbym mu jebnąć za to, co właśnie w tej chwili zrobił. Ale darujmy sobie tutaj to. No mamy chyba wszystkie, no tak jak mówiłem, polowania tutaj przynajmniej załatwione. Zadanie kolejne moim są wściekłe pięści z Kelige. No, kuźwa miałem zaznaczyć. Z Olafem. A, to jeszcze tutaj możemy ewentualnie zaraz odkryć wszystkie pytajniki na tej wysepce. Trzęsiecie kurtkami, jakby rak na rok nadchodził. Wieża znikąd. Ej, tu jeszcze jedno zadanie nam się pojawiło. Dobra, co wy tu macie, co? O co chodzi? Sprawę mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No więc w czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Dobra, no zajmę się tym oczywiście. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Niech cię Hemdal prowadzi. Wieża znikąd. Widzicie, kolejne zadanie. A ja nie przewidziałem, że to się... Dobra, spróbujmy. No, tu kowala raczej nie ma, a ja chcę wygrać kartę.
Słyszysz ten dźwięk? Tak bogowie zgrzytają zębami. Znaczy czas na wojnę. Czas miecze naostrzyć. Kto was poprowadzi po śmierci Brana? Nie trzeba króla, żeby kąsać czarny. Nie ma na co czekać. Okej. Okay. Najpierw pokaż mi swoje towary. Pokaż mi swoje... Ach, nie, ci sprzedam dwa miecze. No teraz ci jeszcze opierdolę w kart. Chociaż najpierw jeszcze weź mi coś zrób. Zanim cię opierdolę w te karty, to... Kurwa. Napraw. Okej, okay, trochę siana, nawet nie trochę, tylko wszystko co miałem zarobione, to wydałem, jeszcze dorzuciłem. Rubalstwo to męczące zajęcie. Nie masz ochoty się odprężyć? Może partyjka gwinta? On potworami gra, no to luz. Nawet możemy sobie to wywalić. Żadnego szpiega nie mam. Jeden ruch sobie wywalimy. No kurde, nie idzie to po moje myśli rozdanie. No, przynajmniej stali mu poszło. Bardzo dobrze. Kuźwa, jeszcze jedną kartę muszę położyć. No i dalej szpiega nie ma. Jezus, ale mi tu poszło nie tak jak trzeba wszystko. No to daj mi jeszcze jakąś czwórkę jedną tutaj sobie. Na linię. To ci ją zaraz odpalimy, wiesz? Leszy. Dobrze. Świetnie. Cała trójka idzie. O, i wszystko mu stali poszło też. Elegancko. Krabopająk jeszcze. No na szczęście nie jest w stanie tego wygrać. Mimo tak słabych kart, jakie dostałem w tym rozdaniu. Elegancko. Czyste niebo. Serio takie gówno karty dają? Weź jest chyba tutaj, tak? Karcz masz? Witaj nieznajomy. Na... pokaż mi swoje towary najpierw. Pokaż mi swoje towary. Pożoga. Zagrajmy jeszcze w gwinta. Masz ochotę na partyjkę gwinta? Oskubię wszystkich, ze wszystkiego. Pożoki mam 3, tu mam 3, no, czyli te akurat wszystkie związane z pogodą mam, no, zrobione po prostu. Okej, mamy jednego szpiega. O, no to mamy dwóch szpiegów. Tego jednego ci dam. No to mamy wojnę na szpiegów. Widzę, konkretną. Bardzo dobrze, ale damy go w drugiej rundzie dopiero. Ja już bym w tej sobie jeszcze zopcjonował, żeby go pokonać. Okej, okay. Zagrał bardzo inteligentnie. Tylko, że raczej przegra te rozdanie też. Już ma więcej kart. Teoretycznie, ale mam jeszcze dwóch szpiegów na stanie, więc... No i dobra. No. Wiedziałem, kiedy poddać. Teraz zaczynamy.
Patrz i się łudź, ziomek, teraz jak to się robi. Bo ja dopiero kartę wyciągam teraz, nie? A damy ci talara. No powiem ci szczerze, że słaby to był. Słaby to był ruch z twojej strony. Co ona tam jeszcze daje? No szkliwa, tych kart jeszcze ma Amanie. Spróbuję go wycyckać. Jedną kartę sobie zostawię. Jedną kartę sobie zostawię. A, płotkę ma. Ajajaj. Jedną kartę sobie zostawię. Zobaczymy jak to pójdzie. Chyba, że nie będzie to konieczne. Wiedźmin. No, będzie to konieczne. Chociaż... Nie, no będzie to konieczne po prostu. Dobra, no wystrzelał się z kart, tyle dobrego. No i niestety... Nie dało mu to niczego. A ja tymczasem mówię papa temu przeciwnikowi. Aczkolwiek zaskoczył mnie trochę rozdaniem. Nie powiem, że nie. Vanemar. Czekajcie, tu nie, tutaj się będę tłukł dopiero chyba z Miśkiem. Tak. Tu się będę tłukł z Miśkiem. Chcę walczyć. Będę walczyć na śmierć i życie. Jak? Dobra, spróbujmy. Zwykły ham. Bal. Przela. Ten. Ale każdy. Zaraz. Cześć, Olaf. Ajaj. Aj. A tu się mogę leczyć. O! No czekaj. Aha, tego nie mogę, ale mogę się leczyć. Nice. Olaf nie jest zbyt jakimś tam wymagającym przeciwnikiem. Powiem szczerze, że niektórzy ludzcy przeciwnicy byli bardziej wymagający niż Olaf. Nawet nie musiałem się leczyć w sumie. I co teraz? Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na Skellige pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem Skellige. Możesz być z siebie dumny. Tak, tylko jest jeszcze jedna walka. Obserwowałem cię i widzę w tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo? Czemu nie? Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Spikerok znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów. Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Dobra, tu już sobie zakończymy. Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku z serii Wiedźmina III, także na razie.